Także, Jojo, witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na kanale, a dzisiaj witam was w serii budowania składów. Jest to siódmy odcinek z tej serii, tym razem jestem pewny, że to jest siódmy odcinek z tej serii. Chyba, że jakiegoś faila strzelimy, że to nie jest siódmy odcinek z tej serii, ale to jest raczej na pewno siódmy odcinek z tej serii. Na samym wstępie chcę tylko wrzucić sobie łapeczki w górę oraz subskrypcję na moim kanale, sprawdźcie, by ten przycisk stał się szary, a nie czerwony, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Ponieważ ta seria bardzo fajnie się przyjmuje, średnio świetnie to około 30 świetnych na odcinek. Tak na szybko licząc, tak mi się wydaje, ponieważ, no może troszeczkę mniej, ale tak mi się wydaje, że coś koło tego. Także dzisiaj zbuduję dla was najlepszy skład hybrydy za 300 tysięcy. Jest to dosyć startowy zespół, patrząc na to, jak dużo osób się szybko wzbogaciło. W związku z czym myślę, że na spokojnie tutaj uda się zamknąć w budżecie 300 tysięcy. Także jeżeli was interesuje ten odcinek, to możecie obejrzeć go do końca. Bo na końcu powiem wam, jak używać tego składu. Tak mi się wydaje, że to będzie bardzo fajne z mojej strony, że powiem wam, jak używać tego składu. Także cóż, na bramce bardzo OP zawodnik, czyli Hradecki. Zawodnik kosztujący tylko 1000 końców. Wydaje mi się, że to będzie również dobra inwestycja, ponieważ niedługo te karty 83 odbiją, 1,92 m wzrostu, 85 ogólnie, a bardzo fajne statystyki, 83 oceny, ale 85 tutaj ma divingu, refleksu 87, 81 positioning. Jedynie te wykopy są troszeczkę słabe, ale generalnie to bardzo fajny zawodnik. Mniej ogólnie 1000 końców, zaledwie 1200 końców maksymalnie za niego musisz teraz zapłacić. Jako, że teraz wyszła niestety, no niestety albo stety, wersja Ultimate, to niestety te karty podrożały. W związku z czym to wygląda tak, że ten składzik jeszcze niedawno można było nabyć za około 250 tysięcy, coś koło tego, a teraz niestety kosztują ponad 300 tysięcy na PlayStation, czy na najpopularniejszej platformie. Ale generalnie to no, myślę, że i tak nadal jeszcze nie ten największy skok cenowy, ponieważ największy skok cenowy według mnie będzie 1 października, kiedy do gry napłynie wiele nowych graczy zachęconych do gry wersją standardową, w związku z czym uważam, że to nadal jest jeszcze dobra opcja, żeby zbudować sobie taki zespół. Ponieważ no, nie ma co grać, że po premierze te karty i tak będą taniały, ale za to mamy tutaj rzeźnika. Myślę, że tak z drugiej strony przyszedłem do tego, że mamy tutaj rzeźnika. Ale jest to rzeźnik. Mbabu, 88 dęba, 84 gry defensywnej, 80 fizyczności. Co mogę więcej powiedzieć? Myślałem, że będzie troszeczkę szybszy, bo jednak to jest zawodnik bardzo, ale to bardzo szybki. I ponad 90 dęba, jak najbardziej wskazane na jego karcie, tylko 88. Ale na szczęście właśnie, można powiedzieć, że na szczęście tylko 88, bo fajnie się łączy z niektórymi zawodnikami, których tutaj zobaczycie. Oraz, no po prostu jest bardzo fajnym zawodnikiem, gdyż ma 88 tempa, bardzo dobra fizyka, przede wszystkim siła. W związku z czym ten zawodnik jest na prawo obrony jak znalazł, przynajmniej na sam start, bo potem zobaczymy, czy te kombinacje gry w defensywie nie będą zbyt niskie. Kolejnym zawodnikiem będzie Lacroix, czyli zawodnik, który kosztuje już 43 tysiące, niedawno kosztuje jeszcze 30 tysięcy. Można było go nabyć za mniej niż 30 tysięcy, a teraz już 48 tysięcy. W związku z czym, tak jak widzicie, no cena za samych trzech tych zawodników, na no, którzy nie są coś może wybitni, aczkolwiek Lacroix jest naprawdę bardzo, bardzo fajny na środek obrony, no to już trzeba zapłacić około 70 tysięcy, 75-70 tysięcy. No w związku z czym ten składzik właśnie, tak jak mówię, nie będzie tani, zdecydowanie nie będzie tani, ale przede wszystkim 88 dęba na środku obrony robi robotę. Upa meka, no. Jak to umiejętności pisania na klawiaturze. Daję to pomykano, będzie to jest zawodnik, który również ma bardzo fajne statystyki, aczkolwiek jest troszeczkę bolcowaty z tego, co słyszałem, bo ta jego cena nie wiem skąd się wzięła, ponieważ no, jest troszeczkę wolny jak na standardy tej gry, aczkolwiek 81 to i tak jest bardzo dobry wynik, ale generalnie coś w nim jest nie tak, coś w nim jest nie tak, dlatego możecie sobie tutaj dać jakiegoś innego dowolnego środkowego obrońcy z Francji bądź Ligi, choć nie wiem, czy taki się znajdzie. Ale generalnie ja osobiście polecam Upamecano. Od innych słyszałem, że ten Upamecano nie jest zbyt dobry, ale według mnie jest on naprawdę bardzo fajną opcją. Ma dobrze ocenioną gry w defensywie, dobrze ocenione gry umiejętności fizycznych, więc i bardzo fajny dribbling, co się przydaje w tym. Od jakiegoś czasu naprawdę na środku obrony ten dribbling się przydaje. Na lewej obronie macie dwie opcje, albo będzie to Roussillon, który jest troszeczkę droższy, ale i lepszy. Albo też zaraz wam pokażę, jaki to będzie zawodnik, będzie position LB, LWB oraz nation, to będzie France. Tylko muszę tutaj tak najechać. Czekajcie, bo strasznie mnie to denerwuje. Weźmiemy sobie na... O, tak o, kliknę sobie, to będzie lepiej. O. Albo Moasa. Z tym, że ten zawodnik, no... Po pierwsze jest lepszy fizycznie, ale po drugie ma wszystkie statystyki gorsze od Roussillon, który no jest według mnie dużo, dużo lepszy.
No i tak naprawdę, no ten Muasa, no nie prezentuje się zbyt dobrze, gdy miał 94 tempa, to okej, rozumiem tą cenę, ale ma tylko 84 pace'a. W związku z czym polecam osobiście Rusinią, jest o 3000 droższy, no 3500 końców droższy, ale według mnie jest dużo, dużo lepszy, dlatego że jakoś się płaci, gdy umieścimy go sobie w tym zespole. Nikogo innego takiego tutaj nie widzę, bo ty może być dowolny lewy obrońca z Francji tak naprawdę, ale Rusinią jakoś fajnie się wpasowuje w ten standard do tego zespołu za 300 tysięcy, to go sobie tutaj umieścimy. Pierwszym zawodnikiem będzie w środku pola będzie niekwestionowana gwiazda, czyli Federico Valverde, kosztujący prawie że 50 tysięcy końców za kartę 83. Łomatko bosko, co tutaj się dzieje? Ale nawet są karty droższe, to znaczy bywały karty droższe oceny na 83 niż Federico Valverde, czyli droższe niż te 50 tysięcy. Aczkolwiek, no tutaj mówię, to jakoś się płaci i przede wszystkim te tempo robi w środku pola robotę. Ja osobiście wam polecam używać tego Federico Valverde na środku pomocy, ponieważ no to jest zawodnik, który swoim tempem powinien robić dużo, dużo, dużą robotę, że tak powiem. Jego kompanem w środku pola będzie Kamavinga, czyli zawodnik, którego niedługo możecie pozyskać za darmo, teraz kosztuje 1900 końców, ale niedługo możecie go pozyskać za darmo, bo najprawdopodobniej otrzyma kartę Once to Watch. W związku z czym będzie do zdobycia w zadaniach i myślę, że to będzie naprawdę obowiązkowe zdobycie tej karty, ponieważ w tym roku te zdobywanie tych informów będzie działało inaczej niż w poprzednich latach, ponieważ będzie to lepiej odzwierciedlane ich umiejętności i będą lepsze upgrade. W związku z czym, no, tak jak mówię, uważam, że Kamavinga jest pozycją obowiązkową, jeżeli chodzi o zrobienie go w zadaniach. Ja osobiście go nie będę robił, bo sam FIFA nie mam. Grałem w wszystkie poprzednie gry od FIFA 17 oprócz 18. Ale teraz robię sobie taką przerwę, bo no, ta FIFA nie dość, że trochę mi się podoba. Nie powiem, trochę mi się podoba. Jest ochota, żeby zagrać w tą grę, ale no jakoś są ważniejsze priorytety niż gra w FIFA, dlatego będę dla was po prostu budował składy. I mam nadzieję, że na tym troszeczkę mój kanał będzie nadal ożywiony, że tak powiem. No i kolejnym zawodnikiem będzie Ben Yedder, który kosztuje 40 tysięcy końców, to jest strasznie dużo. On jest wyhypowany przez FIFA 20, bo przez FIFA 20 był naprawdę ultra rzeźnikiem. Ale w tej FIFA brakuje mu troszeczkę tempa. Odjęli mu bodajże 2 punkty tempa względem poprzedniej FIFA. I on się nadaje tylko na pozycję środka jako pomocnika ofensywnego, jako że ma fajne strzały z dystansu, fajne uderzenia finezyjne. I do tego ma 5 gwiazdek słabszy nogi, co według mnie na SPO jest jak znalazł. Pierwszym zawodnikiem będzie Alan Saint-Maximin, jeżeli chodzi o ten nasz tercet, bo tak właściwie kwartet, bo do niego zlicza się jeszcze Ben Yedder. Jak widzicie, no ten skład Francuzami stoi, mamy tutaj tylko dwóch zawodników nie z Francji, ale no co mogę zrobić, no tak bardzo fajnie się oni łączą. W związku z czym bardzo fajnie się ten skład ich prezentuje, bo można było tutaj dać innego środkowego pomocnika, na przykład możecie tutaj zamienić Ben Yedder na Sissoko i wtedy grać w formatu 4-1-2-1-2. Z tym, że no bez skrzydeł to ten skład za bardzo nie ma sensu, ponieważ Alan Saint-Maximin ani nie nadaje się na napastnika, ani na jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego, on po prostu nadaje się na takiego szybkiego skrzydłowego. Więc ma troszeczkę braki w tych strzałach, nie ma co ukrywać. Nie prezentuje się to on aż tak super. Kolejnym zawodnikiem będzie Tony Martial, czyli najlepszy zawodnik według MatHD Gamera. Oceniony na 81. No i prezentuje się on naprawdę bardzo fajnie. Dajcie mu myśliwego i ten naprawdę będzie on śmigał wam przez długi okres. Myślę, że do listopada spokojnie sobie poradzi. Generalnie ma bardzo fajne wykończenie, przede wszystkim wykończenie, dobre tempo jak na taką cenę, aczkolwiek niedługo będzie tanio, w związku z tym będziecie go mogli pozyskać za dużo niższą cenę. Gwiazdą w tym zespole kolejnym właściwie, ten skład jest taki bardzo zrównoważony, bo tutaj nie ma ani jednej super gwiazdy. W przyszłych odcinkach będę starał się budować taki zespół, w którym będzie jedna super gwiazda, może i wokół niej różne troszeczkę słabsze karty. Ale generalnie ten skład jest taki zrównoważony, tutaj nie ma jednego takiego zawodnika, który kosztuje milion i wokół niego są tańsi zawodnicy. To jest taki zrównoważony zespół. Na prawym skrzydle będzie Ousmane Dembélé, czyli zawodnik, którego teoretycznie nie ma na rynku, ale jeżeli sobie sprawdzimy, to jak widzicie, cena na Footbinie została podbita, dzięki czemu ten zawodnik no, daje tutaj troszeczkę do budżetu i mogę ten skład nazwać skład za 300 tysięcy no, w uśrednieniu, bo najdroższy jest o dziwo na PlayStation 4, a na PC-cie no nie jest aż taki drogi, jak mogłoby się wydawać, bo zazwyczaj na PC-cie są najwyższe ceny. Ale ten składzik według mnie prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, jestem dumny, że go zbudowałem i możecie grać tak naprawdę pozycją obowiązkową, jaka tutaj jest, to formacja 4-2-3-1 wersji
wąskiej, czyli narrow po angielsku. Jeder jako SPO, lewe skrzydło są maksymał i napad Tony Martial. I tym się z takimi podnikami może tak naprawdę rotować, bo i Kamavinga i Valverde sobie poradzą czy to po lewej, czy po prawej stronie. Obrona oczywiście bez zmian. To jeżeli chcecie, możecie również zmienić Upamecano razem z Lacroixami i Stami, to też nie będzie miało żadnego wpływu, ponieważ są obaj bodajże prawonożni. Tak mi się wydaje, że są prawonożni i również nie jakoś to nie powinno wpływać źle na grę waszego zespołu. Nie jest to tak jak w rzeczywistości, że musi być jeden lewonożny i jeden prawonożny środkowy obrońca, żeby to dobrze funkcjonowało. Ale ogólnie ten składzie naprawdę mi się podoba, jestem dumny, że go zbudowałem, już tylko po raz kolejny to powtarzam, ale mam nadzieję, że to docenicie łapeczką w górę z subskrypcją. A, nie powiedziałem jak grać z tym zespołem. Właściwie no, może by troszeczkę takie złe niedopowiedzenie z mojej strony, jeżeli chodzi o sam start odcinka, ponieważ powiedziałem, że będę bowiem grać z tym zespołem, a chodziło mi o to, że po prostu podam wam formację, jaką najlepiej jest używać w tym zespole, czyli formacja 4-2-3-1, skrzydła są maksymalne Dembele. Dembele może grać na prawej, na lewej stronie, ponieważ ma 5 na 5 gwiazdek. Są maksymalne, osobiście go polecam grać na lewej stronie, bo wtedy będzie mógł fajnie schodzić do środka na tej finezję. W związku z czym będzie lepiej wykorzystywany. Ousmane Dembele sobie poradzi jak najbardziej grając z tej prawej strony. W tamtej FIFA to oczywiście wyglądało tak, że prawonożnego zawodnika ustawiało się na prawej stronie, lewonożnego na lewej stronie, żeby można było strzelać po dłuższym słupku. W tym FIFA prezentuje się następująco, że trzeba strzelać po dalszym, bo również nadal... Dobrze powiedziałem? Na dalszy słupek, a tak na bliższy słupek. A nieważne, wiecie o co chodzi, że po prostu wtedy się ścinało i strzelało się pod kątem, a teraz się strzela finezyjne uderzenia z dystansu. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, mam nadzieję, że zostawicie komentarz ze składem, jak chcecie zobaczyć, bo tak jak widziałem kilka fajnych komentarzy, że zbudowałem skład za 5000 końców, ale to jest raczej niemożliwe zbudować dobry skład za 5000 końców, bo oczywiście można budować jakiś skład non-rerów z pozycją, z tempem maksymalnie oceną na 60-70. No to takim przykładem nikt nie będzie grał, czyli za 5000 monet według mnie nie da się zbudować dobrego składu, aczkolwiek może jeżeli będzie dużo łapek w górę po tym odcinku, to postaram się taki składzik zbudować i będzie on wypuszczony mniej więcej 1 października, czyli na premierę gry, jeżeli będzie tutaj dużo łapek w górę, jeżeli nie, to uznam, że nie było tematu. Także cóż, na dzisiaj to było te, do zobaczenia wkrótce, na drodze oczywiście, strzałeczka, trzymajcie się!